Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie będziemy naprawiać, odświeżać, to jest chyba lepsze określenie, odświeżać deskę sztorcową, dębowo-orzechową, która należy do Tomka Strzelczyka, naszego kucharza internetowego. Tomek intensywnie z niej korzysta, pomimo że ona jest tutaj gładka, nie ma po tym czasu. Zresztą za chwileczkę wam pokażę, jest naprawdę wszystko ok, ale tutaj na środku, powiedzmy, nieestetycznie wygląda. Wiadomo, Tomek nagrywa filmy i to musi też ładnie wyglądać, oprócz tego, że jest funkcjonalne, więc dzisiaj będziemy odnawiać taką deskę. Zrobimy to, postaramy się to zrobić mechanicznie i w miarę jak najszybciej. Nie dlatego, że nie wiem, nie mamy czasu ani ochoty, tylko żeby zobaczyć, ile jak najszybciej można wykonać takie zlecenie, czyli odświeżyć deskę sztorcową. Chcąc to robić ręcznie, jest tutaj naprawdę duża powierzchnia sztorcu dębowego, który jest bardzo twardy. Zeszłoby to na tym długo czasu, biorąc pod uwagę, że tutaj wszystkie pory są jeszcze dodatkowo zalane porządnie olejem, więc to wszystko się będzie grzało, spiekało. Zrobimy to na szlifierce, zarówno szerokotaśmowej, na krawędziowej. Wyrównamy później samą małą szlifierką, nałożymy nowy olej, odczekamy, aż zmineralizuje i będziemy ją wysyłać do Tomka. Więc byś po prostu wziął i przekręcił nóżki stąd tu? Pokażę wam jeszcze, jaki plus mają deski sztorcowe. Przypominam, ta deska ma chyba z 2 lata, podejrzewam, że z 2 lata ma. Ciężko pracowała na swoje utrzymanie i zobaczcie, jak ona wygląda. Równiutka, równiutka. W tej płaszczyźnie również równiutka. Jest ona dodatkowo gładziuteńka, naprawdę jest z nią wszystko ok. Oprócz tego, no, że tutaj nieestetycznie wygląda, tu jest jakaś głębsza rysa, ale ogólnie to są wszystko drobiazgi, które mam nadzieję szybko zniwelujemy. Zaczynamy od szlifierki szerokotaśmowej, zaczynamy od papieru 80, także w tym momencie założony chyba 120, musimy wymienić i będziemy szlifować najpierw wszystko zgrubnie. Moja deska ma grubość dokładnie 60,5 mm zmierzona z różnych stron, więc najpierw ustawiamy sobie tak na 60 mm i zobaczymy, co będzie po pierwszym przejeździe.
Teraz de facto zostało tylko i wyłącznie zrobić nowy znacznik. A wiesz co sobie pomyślałem? Że wszystkie w sumie nowe osoby, które z nami współpracują, powinny się wypiąć i ich naznaczyć. Tak. Żeby przypadkiem nie chcieli do konkurencji. Żeby nie chcieli do konkurencji, tak. Konkurencja powie ściągać pory i pokazywać. Proste, rozgrzane, jak jest rozgrzane. Tylko dobrze, żeby ułożyć. Chyba tak. Może być, nie jest idealnie, ale jako tako. Jeszcze z drugiej strony. Będzie. Moja deska do krojenia będzie zabezpieczona w nie woskiem, tylko top olejem marki Osmo numer 3028. Dokładnie tak samo jak ubiegłym razem, żeby sam top olej jak najgłębiej wchłonął się w deskę, żeby ten sztorc bardzo dobrze wypił ten olej. Dobrze by było, żeby on był troszeczkę rzadszy niż tutaj jest w tym opakowaniu blaszanym. Więc co zrobimy? Skoro już jestem w kuchni, biorę sobie garnek, biorę sobie mój top olej i wszystko delikatnie podgrzeję. Ale oczywiście musicie uważać, żeby tego nie przegrzać, bo Wam się zapali, bo Wam wybuchnie. Więc tylko troszeczkę podgrzewamy top olej i wtedy możemy przystąpić do impregnacji. Biorę sobie go tylko i wyłącznie tyle, ile potrzebuję na jedną warstwę. No i zobaczcie, jaki jest efekt. Nic nie widzicie. O właśnie. Może tak będzie. Dosłownie jest chwila, moment, ten olej. Zresztą widzieliście, 5 sekund, 8 sekund i on się już robi rzadki. Ja sobie go doleję jeszcze trochę, bo wydaje mi się, że tyle będzie mało. No może tyle. Zobaczymy. Zabiorę teraz mój gar do deski. Aha, sama deska już jest odpylona, przygotowana do impregnacji i zobaczymy, jak braknie tego oleju, to sobie go po prostu jeszcze dogrzeję, więc zapraszam Was do impregnacji deski. Bye.
drugi raz za olejowaną deskę zostawiamy do wyschnięcia. Następnego dnia zrobimy polerkę. Możliwe, że jeszcze ją nasmarujemy moim woskiem. No i to będzie praktycznie wszystko. Mamy kolejny dzień, wosk już zastygł, deska jest praktycznie gotowa. Zostało tylko i wyłącznie przykręcić od spodu nóżki. Całość się prezentuje. No, tak jak powinna, wygląda deska jak nowa. Niedługo ją wyślemy do Tomka i niech dalej mu długo służy. I jak widzicie, po roku, podejrzewam, że nawet to dłużej jak rok, deska wyglądała i tak bardzo dobrze. Tomek jest profesjonalistą, pracuje na tej desce praktycznie codziennie, a jak widzieliście, ona wcale nie była zniszczona, dzięki temu, że jest to deska sztorcowa, która była dobrze zabezpieczona. Nie ukrywam też, że dobrze zrobiona, z dobrego materiału, więc taka deska na pewno będzie służyła jeszcze przez długie, długie lata. Za jakiś czas znowu, jeśli ona się w jakiś sposób zrysuje, zniszczy, podejrzewam, że Tomek jeszcze raz ją odeśle i tak w kółko możemy działać. I teraz kilka jeszcze słów odnośnie samego wykończenia tej deski, wyszlifowania. Jeśli chcielibyśmy to zrobić tylko i wyłącznie szlifierką, taką zwykłą, oscylacyjną czy mimośrodową, mogłoby się okazać, że jednak tych fal porobilibyśmy na tej desce, ona nie byłaby idealnie gładka. Jeśli znowu chcielibyśmy tylko i wyłącznie ją zestrugać, ze względu na to, że jest to deska sztorcowa, prawdopodobnie z jednej strony byłyby jakieś wyszczerbienia, trzeba by było coś tam do tej deski doklejać. A tak, korzystając ze szlifierki, mamy idealnie gładką powierzchnię, nie mamy wyrwań, mogliśmy tylko i wyłącznie na sam koniec szlifierką ręczną wykończyć tą powierzchnię i tyle. I cała praca zrobiona. Deska, tak jak mówię, wygląda tak, jak pierwotnie wyglądała, kiedy trafiła do Tomka. Praca jest zakończona. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, standardowo proszę łapkę w górę, proszę o komentarz i widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!